Kasia, ty za barem, co to się stało? A wiem, bo Irek jest na Śląsku, to pewnie dlatego. Na Śląsku? A co, jego babcia leży w szpitalu na Śląsku? Jaka babcia? No babcia Irka. Babcia Irka jest w szpitalu. Aha, jest w szpitalu. O, kurczę, no tak, w Katowicach. Iwona, co ty wyprawiasz? Nic. Dziewczyny, co to jest grane? No ja już nic nie będę mówić, bo ja chyba i tak troszkę za dużo powiedziałam. No dobra, no. Dobra, już nie będę robić ani z ciebie kretynki. No myślę, słucham. Irek... Dobra, no Irek nie ma chorej babci, no. Po prostu pojechał na targi gier z chłopakami, no. Na Śląsku. Znaczy, do mnie nie miej pretensji, bo to nie był mój pomysł. Ja w ogóle nie mam z tym nic wspólnego i też uważam, że to jest skrajnie nieodpowiedzialne i dziecinne. Wiesz co? To jest twój chłopak, a nie mój, więc sobie sama ogarnij bar. No ale jak to? Przecież my mamy dzisiaj taki ruch, no chyba mnie nie zostawisz tutaj. Dobra, bo to chyba trochę moja wina, co? Zostanę i ci pomogę, okej? Okay? Dobra, dzień. Chodź. Irek, wszystko się wydało. Przegiąłeś. Podpadłeś mi dzisiaj bardzo. Wszystko mogę zrozumieć, ale kłamstwa i ściemniactwa nie znoszę. Mega słabo, chłopaku. Żółta kartka.